W tej chwili mamy najlepszą, jakbym to powiedzieć, generację piłkarzy w historii. Wyjście z grupy dla nas jest jakimś świętem. Wyjście z grupy to jest dla nas obowiązkiem. Teraz, co będzie, wreszcie zobaczymy, ile warta jest nasza drużyna narodowa. Bo do tej pory ci patrioci idioci, ci pseudodziennikarze i pseudoeksperci bardziej się skupiali na tym, że 36 lat temu nie zdobyliśmy punktu na Mistrzostwach Świata w pierwszym meczu. 100 lat temu wróble latały w kalesonach w zimie. O wszystkim mówili, tylko nie o tym, co się dzieje w drużynie i nie o tym, co się dzieje na boisku. W tej chwili dla mnie oczywiście zagraliśmy ofensywnie. Ja mam jakieś takie swoje wewnętrzne pretensje, dlaczego nie grał dla mnie, jeśli już decydujemy się na dwójkę, na dwie dziewiątki, dlaczego nie grał Świderski, on na to zasłużył. No jak słyszę jakieś idiotyczne, powtarzam, idiotyczne ten, no bo on miesiąc temu skończył granie w piłkę, a Krychowiak kiedy skończył? I gra. Także tu są demagogia jakaś, jakiś idiotyzm i teraz zobaczymy właśnie prawdziwą polską reprezentację, bo Argentyna będzie grała o zwycięstwo, a my o remis. Mamy ten handicap, że możemy zremisować i zająć nawet pierwsze miejsce w grupie, ale wyjście z grupy wtedy będzie na pewno. To, co zrobił wczoraj Kasz, to dla mnie był kryminał. Dostał żółtą kartkę, jak najbardziej słusznie. Później, nie wiem co się stało, całe szczęście, że sędzia po prostu był Stevie Wonderem, nie widział tego. Ten łokieć, potem kopnięcie go chyba w kręgosłup, czy przepraszam. Troszkę niżej, tak. No więc dziękuję. No to jest druga żółta kartka. I to jest nie do pomyślenia. Robert nie wytrzymał. Robert nie jest automatem. I wczorajsze łzy. Przecież, Boże, co to jest dla Roberta strzelić bramkę? Przecież dla niego to jest chleb powszedni. On strzela 3-5, no wlezł. Królem wszedł, był ten. Ale ta bramka właśnie moim zdaniem odblokowała psychicznie Roberta. I te łzy o tym świadczą. Żeby Robert, przepraszam, no, z wzruszenia zapłakał, to jest po prostu niemożliwe. Przecież dla niego on te bramki strzela. I brawo ze strzelił. Osobiście ja mam, Robert, do ciebie pretensje, że nie strzeliłeś tej trzeciej bramki, bo mój wynik by się sprawdził. To jest wszystko, co mogę powiedzieć Robertowi. Byśmy mieli na tych mistrzostwach tylko takie pretensje do naszych piłkarzy. Tak, ale tak wracając... Bo nie trafiłem z wynikiem, a i to przez Roberta, no i przez Milika też. Ale wracając do presji, która będzie czy nie będzie towarzyszyła Robertowi Lewandowskiemu, nie zapominajmy, że za chwilę mecz z Argentyną i oczywiście, że cały świat będzie pompował napięcie i będzie pisał, mówił, rozważał, że to wielki pojedynek Messi kontra Lewandowski i tak dalej. Także to, że strzelił bramkę, pewnie z niego zdjęło wielkie napięcie, pewnie spełnił marzenie swojego życia jeśli rzeczywiście miał takie marzenie przez całe życie jako piłkarz, żeby strzelić gola w reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata, to wcale się nie dziwię. Natomiast no, będzie ta presja, ale i z nią sobie da radę, bo przecież ani nie będzie to jego pierwszy mecz przeciwko Messiemu, ani też no, właśnie na szczęście nie musimy tego meczu wygrać, więc na pewno udźwignie. No. Jest tak dojrzałym mężczyzną, tak dojrzałym sportowcem, tak już doświadczonym piłkarzem i to też doświadczonym i dobrze i źle, bo przecież już nie raz na niego pół Polski psioczyło, a czasami niemal cała Polska. Jakoś przez tyle lat daje radę, to i we środę da radę. Tego sobie na pewno wszyscy życzymy. Przypominamy jedno zdanie od pana Janka, tak. Robert, to, że będzie to Lewandowski, Messi, nie chce, on to wytrzyma. Natomiast jedno jest pewne. Nawet jakby Robert wczoraj nie strzelił, nie odblokował się, to Robert musi grać. Bo tak samo jak my mamy problem w tej chwili, na pewno mamy problem, zresztą Maciek powiedział, nie, ja nie mówię, że musi mieć plaster Messi, ale ja bym się nad tym zastanowił.
Tak samo w tej chwili w Argentynie cały sztab debatuje nad tym, jak tego skurczybyka lewego powstrzymać. Czy dwóch go kryć, czy dać jeden. Oni po prostu mają, tak jak my, problem z Messi, oni mają problem z Lewandowskim. I nawet jak Robert, mówię, jest w słabszej formie, on musi grać, dlatego że on swoją osobą, swoim jestestwem absorbuje dwóch, a czasami trzech zawodników. Problem tylko w tym, żeby pozostali jego koledzy wykorzystali te wolne miejsca. To jest wszystko. No to już się wczoraj poniekąd udawało, bo przecież pierwsza nasza sytuacja, w której już wzięliśmy piłkę w bramce, a ta odbiła się od poprzeczki, no to było wykorzystanie przez Milika tego miejsca, tej przestrzeni, którą stworzył właśnie Lewandowski swoim fajnym ruchem i odciągnięciem środkowych obrońców. Pytam w takim razie obu panów, jeszcze o Wojtka Szczęsnego i o ten wczorajszy występ. Fenomenalna parada, klasa światowa i chyba bohater wczorajszego meczu. Prawda, panie Janku? Tak, ja wczoraj powiedziałem. Ja Wojtka wczoraj podziwiam, bo ja bym tego na przykład nie zrobił przy tym drugim strzale, bo w pierwszym zrobił tego, przepraszam, no frajera tym zwodem w lewo, poszedł w prawo i to było moim zdaniem dużo łatwiejsze niż ta dobitka. Oczywiście ta dobitka moim zdaniem, gdyby nawet była bramką, byłaby nieuznana, ale to, co Wojtek zrobił, to po prostu no, najlepszy bramkarz, w tym momencie najlepszy bramkarz świata tego w niezłych. On leżał po prawej stronie. Ta dobitka była niemalże natychmiast. On jak Wańka Wstańka stał i jeszcze wybił tę piłkę. To wystawia mu świadectwo nieprawdopodobne. Jeszcze jedna była taka sprawa, o której teraz nie mówimy, to zamieszanie pod bramką, kiedy Wojtek kapitalnie wybił piłkę, nie wiem, udem chyba ten, także... Na początku drugiej połowy, prawda? Tak, to takie zamieszanie było, nie wiem, tam ta piłka się odbijała chyba 5 czy 6 razy od kogoś i wreszcie miała pełne prawo ten. Dla mnie, co tu dużo mówić, Wojtek jest najlepszym bramkarzem ostatniej dekady, tylko niestety niektórzy selekcjonerzy powątpiewali w to, dziennikarze im po prostu wtórowali, dziennikarze stawiali. Nie ma czegoś takiego. Ja od 10 lat, od kiedy Wojtek zaczął grać, cały czas mówię, pokażcie mi reprezentację, gdzie gra dwóch bramkarzy. Oczywiście nie rozumieli tego selekcjonerzy, bo oni się lepiej na tym znali. Nie rozumieli tego pseudodziennikarze i pseudoeksperci i doprowadzili do tego, że była Polska podzielona. W żadnym kraju tak nie jest podzielona. Dla mnie od 10 lat Wojtek jest numerem jeden w Polsce i to, że my gramy ze Szwecją, to, że myśmy grali, wygrali, on wygrał mecz z Niemcami, nie zatrzymał Niemców, on wygrał mecz z Niemcami. Te kluczowe mecze, nawet ostatni mecz z Walią, on wygrał, bo był moim zdaniem najlepszym zawodnikiem na boisku. Teraz w tych dwóch meczach nie popełnił, no i wreszcie łaskawi ci pseudodziennikarze i pseudoeksperci uznają, Wojtek w tej chwili jest numerem jeden. A przez 10 lat go dołowali. Panie Macieju, klasa światowa. Wczorajszy występ, prawda? No, o tym, co było przez ostatnich 10 lat, to nie, zwłaszcza mnie nie bardzo wypada wspominać. Bo to dodatkowo, ale mnie wypada. O, jasne. Ale no tak... No mnie niespecjalnie wypada, zresztą Franciszek Smuda o tym, co było rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, no, zawsze mówił tak, machał ręką, mówił, to stary śnieg, nie interesuje mnie to. Oczywiście, że pewnie tam pewne jakieś swoje przeżycie, jakieś swoje emocje, być może jakieś drobne żale Wojtek może i ma, ale potrafił to przetrawić i wyciągnąć z tego wnioski. No, jedno nie ulega wątpliwości, jest w tej chwili w znakomitej formie i świetnie skoncentrowany. Bardzo się cieszę, że jedna, druga, trzecia ważna, spektakularna interwencja nie powoduje u niego dekoncentracji, bo no, akurat pamiętam swoje emocje, kiedy mnie się na meczu udało obronić jeden, drugi strzał, po którym już wszyscy na stadionie widzieli piłkę w siatce, a ja obroniłem, no to wiem, że z jednej strony rosły mi skrzydła i zaczynałem jeszcze bardziej w siebie wierzyć, a z drugiej strony miałem
pewien kłopot przez najbliższe 2-3 minuty z koncentracją, no bo to są jednak wielkie emocje. Człowiek, bramkarz broniąc w sytuacji takiej, no w zasadzie już przegranej, no też ma świadomość, że o właśnie, to jest dla mnie nagroda za lata treningów, za lata poświęceń, również za mój czasami niedoceniany talent. I przecież trudno to z siebie tak wyrzucić momentalnie, w 5 sekund. Tak samo zresztą jak po puszczeniu jakiegoś strzału, który oceniamy, że należało obronić, albo bramkarz miał obowiązek obronić, no bo błędy też się zdarzają i też wtedy bardzo trudno jest po 5 sekundach wstać, wyciągnąć piłkę z siatki i powiedzieć, dobra, z mojego punktu widzenia nic się nie stało i przejść nad tym do porządku dziennego. Także bardzo się cieszę, że go nie ponoszą emocje. Cieszę się oczywiście, że jest radosny, że potrafi te emocje okazać, ale że one go nie dekoncentrują. One przez najbliższe minuty po fantastycznej interwencji w żaden sposób nie obniżają jego lotów. Mhm. Przypominamy Jedno zdanie jeszcze. Ja mam jedno zastrzeżenie do Wojtka, ale to niestety nie jest jego wina. Jak ja się dowiedziałem przed Ligą Narodów, że w każdym meczu będzie grał inny bramkarz, to myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, patriotyzm, idiotyzm. Proszę mi pokazać bramkarza w ostatnich 10 latach, że bramkarze się zmieniają. I Wojtek tutaj na tym straci i traci na tym reprezentacja Polski. A to pretensje chyba nie do pana Wojtka, tylko do selekcjonera. No więc dlatego mówię. Tak. To, co Wojtek gra w Juventusie jako ten obrońca, no bo w tej chwili trzeba bramkarza traktować jako obrońcę, to jest poezja. Kapitalnie. On tam nawet ma, jak to się mówi, te poda asysty. A w reprezentacji Polski. A wczoraj miał drugiego stopnia asystę. Ale tak, tyle tylko czekaj, no to jest najsłabsza nasza gra. Bo raz inaczej gra, nie wiem, ci trzej bramkarze, po co oni grali? Wojtek powinien grać we wszystkich 4 meczach, bo jak się nawet zmienia obrona, to on powinien wiedzieć i oni powinni wiedzieć, jak on gra, jak mu dać piłkę i to powinno stanowić monolit. Tego monolitu nie ma. Czyli to jest wina selekcjonera i sztabu szkoleniowego, że mam do nich pytanie. Po cholerę grali 4 bramkarzy. 3 siedzi i w ogóle nie... Ale Janku, tego już nie odmienimy. No, nie, no tak, tyle tylko, że jest to błąd, który w tej chwili rzutuje na zgraniu bramkarza z naszymi obrońcami, nie tylko z obrońcami, ale i z tym, którzy grają w defensywie. Bo tak powinno być. Neuer gra fenomenalnie nogą. I dlaczego? No bo on we wszystkich meczach gra i oni się znają jak łyse konie. A Wojtek w 3 meczach dostał wolne, dopiero w 4 zagrał mecz. No przecież Janku, to jest... Janku, ale zobacz. Zagrał już 2 mecze na tym mundialu i jeszcze ma przed sobą 5. I daj Boże. A jeszcze... Dlaczego 2? A mecz z Walią? No, czy on nam wygrał ten mecz? Nie, ale ja mówię, że teraz już regularnie gra, zagrał 2 i ma przed sobą jeszcze 5 na tym turnieju, także akurat zgra się z obrońcami rewelacyjnie. Daj Boże, żeby tak było. My jesteśmy krajem, który posiada w swoim dorobku 2 medale z Mistrzostw Świata, medale z Igrzysk Olimpijskich. W tej chwili mamy najlepszą, jakbym to powiedzieć, generację piłkarzy w historii. Wyjście z grupy dla nas jest jakimś świętem. Wyjście z grupy to jest dla nas obowiązkiem. To, że niektórzy pseudodziennikarze i sprawozdawcy mówią 36 lat nie wyszliśmy z grupy, to niech zadadzą sobie pytanie, dlaczego nie wyszliśmy z grupy. Bo nie było pana Kazimierza Górskiego, a trenowali ich, no niestety, trenerzy, którzy się do tego nie nadają. A nasi piłkarze, jak grają pod skrzydłami najlepszych trenerów świata, powtarzam, najlepszych trenerów świata w swoich klubach, jak się prezentują. Prezentują się rewelacyjnie. I tutaj w tym momencie wyjście z grupy jest to obowiązek.